Ostatnim razem poruszaliśmy temat bardzo aktualny, bardzo, można powiedzieć, we współczesnych realiach bardzo nośny, temat relatywizmu poznawczego. Dzisiaj, zanim przejdziemy do tej pierwszej historii filozofii greckiej, próby, takiej skutecznej zresztą, próby przezwyciężenia kryzysu, jeszcze powiemy sobie o jeszcze jednym przedstawicielu tegoż właśnie stanowiska relatywizmu poznawczego, a nawet więcej niż relatywizmu, a nawet nihilizmu. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Nihilizmu, czyli przekonania, że po prostu nie da się niczego poznać, nie tylko, że rzeczywistość jest wieloznaczna, że prawd jest wiele, ale wręcz, że nie da się jej poznać. To zresztą jest jakoś ze sobą powiązane, te dwa poglądy. No a nawet, że po prostu nie ma żadnej rzeczywistości istniejącej poza nami. Tak? Chociaż nie wiadomo, na ile ten pogląd jest poglądem wybranym na poważnie, na serio. Będziemy dzisiaj mówić, najpierw jeszcze zanim zaczniemy mówić o Sokratesie, to chciałbym poświęcić kilka minut na omówienie poglądów filozofa, który nazywał się Gorgiasz. Gorgiasz, który był sofistą, jednym z znaczniejszych sofistów, jeżeli chodzi o filozofię ujętą z punktu widzenia metafizyki i ontologii, to niewątpliwie stanowisko Gorgiasza jest warte wspomnienia. Otóż Gorgiasz zasłynął takim trójlematem, czyli potrójnym twierdzeniem, tak jak w literaturze mamy trylogię, powiązane ze sobą dzieła literackie. W filmie też mamy, w sztuce filmowej mamy trylogię, tak? Tutaj mamy pewne takie powiązane ze sobą twierdzenia, tak zwany właśnie trójlemat. Twierdzenia, które, no właśnie, nie wiemy, na ile poważnie brał, bo one brzmiały dość absurdalnie, ale to też pokazuje nam trochę to, kim byli sofiści. To znaczy, znamy dobrze z takiego popularnego ujęcia, stwierdzenie, takie określenie sofizmat. Sofizmat, cóż to takiego jest sofizmat? Sofizmat to jest nic innego jak pewnego rodzaju twierdzenie, teza, które wydaje się być słuszne, wydaje się być bardzo dobrze uzasadniane, wydaje się być bardzo racjonalne, a jednocześnie jest zdaniem fałszywym, jest zdaniem absurdalnym. Ale często ten absurd, błąd jest ukryty bardzo głęboko. Trudny jest do znalezienia. Sofizmat to jest nic innego jak pewnego rodzaju owoc często manipulacji intelektualnej, czasem tylko pewien błąd, który może powstać w sposób taki nieintencjonalny, niechciany, ale czasem jest to właśnie owoc pełnej manipulacji. Już pamiętamy, że sofiści mieli bardzo specyficzne rozumienie tego, co jest cnotą, co jest pewną wartością w życiu etycznym, co należy, do czego należy dążyć, tak? Jakimi wartościami się kierować. Co wynikało zresztą z ich relatywizmu. Więc przypomnijmy, że ich pojęcie cnoty, rozumienie cnoty było bardzo pragmatyczne. To znaczy cnotą jest właśnie to, co opłaca. Cnotą jest to, co jest korzystne, co przynosi jakieś efekty, takie wymierne, praktyczne konsekwencje. Gdyby na przykład opłacało się nie płacić podatków, bo szanse na to, że zostanie się złapanym, są bardzo małe, albo kary nakładane przez urzędy są bardzo niewielkie w stosunku do tego, co można zaoszczędzić przez niepłacenie podatków, wówczas cnotą będzie właśnie ich niepłacenie. Gdyby natomiast kary były na tyle wysokie albo prawdopodobieństwo na tyle wysokie, żeby się to zasadniczo nie opłacało, wówczas cnotą będzie płacenie podatków. Wszystko jakby zależy od tego, jaka jest określona konkretna sytuacja. To jest po prostu etyka sytuacyjna. To jest etyka, która dostosowuje wybory człowieka, znaczy uzależnia wybory człowieka, te właściwe, etyczne, od dokładnych okoliczności, tego, jak te okoliczności wyglądają.
No i skoro tak, no to w takim razie tego rodzaju podejście musiało to rzutować na sposób myślenia o filozofii. Czyli z jednej strony filozofia wytworzyła takie, a nie inne rozumienie cnoty sofistów, tak? No przekonanie, że rzeczywistość jest właściwie jakby w swej jakby treści kwestią tego, co człowiek ustali. Tak? Prawda jest tym, co człowiek ustala, a nie tym, co jest znajdowane przez człowieka. No i to jakby w dziedzinie etycznej powoduje, że należy robić to, co się opłaca, no bo tak, nie ma żadnej takiej jakiejś konkretnej treści jakby zawartej w rzeczywistości. To, co jest dobre, tylko zależne jest od okoliczności. Ale to z kolei potem też i wpływa na sposób podejścia do rzeczywistości. Skoro tak właśnie życie etyczne mamy opierać na takie prowadzić, opierać się na tym, co jest korzystne w danej konkretnej sytuacji, w takim razie też powinniśmy myśleć o rzeczywistości jako takiej, no właśnie jakby bardzo uzależnionej od tych konkretnych okoliczności. Innymi słowy, po prostu twierdzenia, które budujemy, mogą być bardzo, bardzo specyficzne, tak? I one dają się jakoś uzasadnić, daje się jakoś znaleźć pewnego rodzaju argumenty potwierdzające takie czy inne zdanie, tak? Więc łatwo jest wyobrazić sobie, że w takim kluczu, w takiej atmosferze intelektualnej będą ludzie często uciekali się do pewnych manipulacji. No nie wiemy, na ile właśnie poglądy Gorgiasza są autentycznymi, a na ile po prostu jest to kwestia pewnego tylko takiego jakiegoś wybryku, takiego, tak, takiej próby pokazania, że mogę cokolwiek powiedzieć i będę w stanie to uzasadnić. Tak? Taka zabawa intelektualna. Więc pierwsze z tych twierdzeń, pierwsza teza z owego trójlematu mówi, że po prostu nic nie istnieje. Że niczego nie ma tak naprawdę. To samo w sobie, no, to jest po prostu no, jakimś takim raczej żartem, ale bardzo interesujące, i już nie jest żartem, uzasadnienie. Bardzo interesujące jest uzasadnienie Gorgiasza. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak faktycznie niczego nie ma w rzeczywistości? Otóż dlatego, że filozofowie do czasów Gorgiasza, filozofowie przyrody, filozofowie, którzy skupiali się na próbie znalezienia owego archę, tego czynnika konstytuującego całą rzeczywistość, oni doprowadzali do rozwiązań, dochodzili do rozwiązań, które były wzajemnie sprzeczne. No ale przecież wiadomo, że nie może być czegoś, co jest sprzeczne. Że sprzeczność jest niemożliwa, jest wykluczona. Tutaj go też pokazuje nam, skoro Gorgiasz wiedział, że sprzeczność jest wykluczona, żeby dojść do takiego przekonania, że to, co jest sprzeczne, jest wykluczone, to już trzeba być dobrym filozofem. To już nie można sobie pozwolić na takie absurdy w stylu, że nic nie istnieje. Jeżeli ktoś jest w stanie dojść do tego, że sprzeczność jest czymś wykluczonym. Tak? No bo przecież znamy z historii systemy filozoficzne system Hegla. System Hegla, który jest oparty w jakiejś mierze właśnie na zaprzeczeniu zasady niesprzeczności. Tak? Że zasada niesprzeczności została jakoś zrelatywizowana. Sprzeczność jest zdaniem Hegla taką podstawową właściwością świata. Jest pewnego rodzaju takim fundamentem rzeczywistości. Więc jeżeli ktoś się zaprzecza zasadzie niesprzeczności, no to wówczas no, jakoś tam do Hegla się będzie upodabniał, a jeżeli odwrotnie ktoś broni zasady niesprzeczności, jeżeli ktoś się twierdzi, że sprzeczność jest wykluczona spośród rzeczy faktycznie istniejących, to tak naprawdę jest już dość dobrym filozofem. Czyli widzimy, że jeżeli tak, to wcale Gorgiasz nie był tak bardzo, powiedzmy, jakimś lunatykiem umysłowym. Natomiast no właśnie pytanie, co on chciał w ten sposób osiągnąć. Ale bardzo ciekawe jest to uzasadnienie. Jest dlatego tak, że niczego nie ma, ponieważ systemy filozofów są ze sobą wzajemnie sprzeczne. To, co jest sprzeczne, nie może istnieć. Systemy są sprzeczne i oczywiście dobrze rozumiemy, że jakby trop jest słuszny. Tak? No musimy rzeczywiście brać pod uwagę zdania różnych filozofów. Ale oczywiście niesłuszny jest wniosek z tego wyprowadzony. Jaki powinien ten wniosek być? Powinno się w takim razie zbadać, pod jakim kątem rzeczywistość była badana przez owych filozofów. Bo my wiemy już,
Oczywiście już wiemy z tego poprzedniego wykładu, ale też i wiemy z takiej naszej, powiedzmy, wiedzy ogólnej, którą każdy posiada, że zasada niesprzeczności mówi tylko, że nie może coś być i nie być jednocześnie, ale pod tym samym względem. Prawda? Pod tym samym względem. Innymi słowy, jeżeli względy będą różne, jeżeli określamy rzeczywistość z różnych punktów widzenia, to wówczas nawet normalną jest rzeczą, że wydaje się być ona jakoś inna z każdej strony. No, trójwymiarowy przedmiot, już tak patrząc na to tak geometrycznie, trójwymiarowy przedmiot oglądany z różnych kierunków będzie zasadniczo różnie wyglądał. To nie dlatego, że zasada niesprzeczności jest niespełniona, ale dlatego, że taka jest właśnie struktura rzeczywistości, że my poznajemy prawdę aspektowo, że w jakimś jednym konkretnym ujęciu ona jest taka, w innym ujęciu będzie inna i to nie dlatego, że nagle się coś zmieniło w samej rzeczywistości, tylko dlatego, że nasz jakby kąt widzenia się zmienił. To pamiętamy, tak? Że rzeczywistość jest właśnie aspektowa, poznawana przez nas w jakimś konkretnym aspekcie i tych aspektów jest zasadniczo bardzo wiele, żeby nie powiedzieć nieskończenie wiele. Dlatego musimy być zawsze przygotowani na to, żeby dokonywać pewnego rodzaju syntezy, żeby umieć jakoś powiązać i połączyć obrazy rzeczywistości, które są widziane z tych różnych punktów widzenia. Więc teoretycznie mogło być tak, że ci filozofowie, oni wszyscy do pewnego stopnia mieli rację, czy powiedzmy, no nawet mieli rację, ale po prostu oglądali rzeczywistość z różnych punktów widzenia, widzieli ją jakby w innym aspekcie. A inna rzecz, że przecież mogli się mylić w niektórych sprawach. To jakby też nic specjalnie dziwnego, że się mylili co do niektórych swoich spostrzeżeń. Albo w ogóle, że byli zasadniczo w błędzie. Chociaż właściwie to, pisze też Arystoteles w Metafizyce, badanie prawdy jest pod pewnym względem trudne, pod względem, pewnym względem łatwe. Dlaczego jest łatwe? No dlatego, że w jakimś tam stopniu człowiek rzeczywistość zawsze jakoś tam poznaje. Poznaje bardzo niedokładnie, często, ale jednak jakoś tam poznaje. Nie da się tak po prostu nie poznać w ogóle. Więc jeżeli chodzi o te systemy filozoficzne, to nawet ten najbardziej błędny zawiera często coś prawdziwego. Zawiera często coś prawdziwego. Święty Tomasz zresztą w podobny sposób podchodził do interpretacji systemów filozoficznych swoich poprzedników. Potrafił znaleźć jakieś elementy prawdy nawet w takich systemach, które były często bardzo błędne. A więc jakby pokazuje nam przygoda z Gorgiaszem, że bardzo ważną jest rzeczą umiejętność jakby właśnie transcendowania, wychodzenia poza te konkretne punkty widzenia, szukania jakiejś syntezy, szukania jakiegoś bardziej ogólnego spojrzenia na rzeczywistość. No ale właśnie, no nie wiemy na ile on to poważnie twierdził, na ile nie. Drugie twierdzenie, też bardzo, bardzo mocne, druga teza mówi, że no nawet jeżeli coś istnieje, to nie daje się tego poznać. Nie daje się tego poznać. Dlaczego nie daje się poznać rzeczywistości? Tutaj znowu bardzo interesujące jest uzasadnienie tej tezy. Mianowicie on wyszedł z przekonania, które było bardzo powszechne i które się opierało na Parmenidesie. Parmenides, jak pamiętamy, przekonany był, że rzeczywistość w swojej istocie jest niezmienna, że byt po prostu jest. Tak? Bardzo mocno przywiązany do pewnych analiz logicznych, które go utwierdzały w przekonaniu, że świat w tym, co jest istotne, w swojej istocie, w swojej najgłębszej naturze, po prostu cały czas jest bytem. Byt jest bytem. Nie może się przemienić w jakiś niebyt. Nie może przestać być tym, czym jest w tej najgłębszej naturze. Po prostu jest nim cały czas. Wobec tego ruch, to znaczy nie tylko ruch w sensie zmiany położenia, ale ruch rozumiany jako wszelka zmiana, bo tak w filozofii się definiuje ruch. A więc wszelkie zmiany są zmianami pozornymi, nie są zmianami faktycznymi. To, co jest istotne, jest cały czas takie samo. Skoro tak, no to w takim razie to można powiedzieć tak, że metoda, dzięki której doszedł do takiego wniosku,
opierała się na przeniesieniu akcentu zbadanie rzeczywistości, tej zmysłowo dostępnej, na jakby przeniesienie na obszar intelektu i myśli. Bo to właśnie poprzez myśli, poprzez analizy myślne doszedł do tego, że rzeczywistość jest niezmienna. To właśnie w myśli człowiek dostrzega to, że właśnie intelekt jest czymś, co faktycznie wykracza poza to, co jest tu i teraz. To właśnie my intelektem możemy uchwycić pewne prawdy, które są prawdami ogólnymi. To samo w sobie jest bardzo słuszne, ale zawsze jest pewne niebezpieczeństwo, jeżeli się dokonuje takich operacji, jeżeli się ten punkt ciężkości przemieszcza z badania rzeczywistości empirycznie dostępnej na badanie jakichś naszych własnych myśli, analiz, właśnie analizowanie, skupianie się nad zawartością naszego intelektu, to może się wcześniej czy później skończyć takim zbytnim zaakcentowaniem tego, co jest w naszym intelekcie, w intelekcie, tego, co jest zawartością, naszymi myślami. Możemy się bardzo jakby zaabsorbować i to z kolei powoduje, że zaczynamy jakby utożsamiać nasz intelekt ze światem zewnętrznym. Zaczynamy utożsamiać poznawanie świata z istnieniem tego świata. Tak? Istnienie bytów i ich poznawanie stają się jakoś ze sobą utożsamione. To jest bardzo niebezpieczne i to jest błąd, na przykład błąd Platona. To jest błąd w jakiejś mierze. To jest błąd, który będzie takim, powiedzmy, zasadniczym, takim grzechem pierworodnym trochę w filozofii, który będzie się potem w różnych epokach gdzieś tam pojawiał, który spowodował też powstanie filozofii idealistycznej, tej filozofii krytycznej, tej właśnie filozofii Kartezjusza, Kanta, właśnie takie nieodróżnianie właśnie pomiędzy zawartością naszego intelektu i zawartością rzeczywistości, która jest poza intelektem. Mieszanie sposobu poznawania i sposobu istnienia. U Parmenidesa to jest w dużym stopniu i skoro tak właśnie, no to Gorgias to dobrze oczywiście znał. Wobec tego pisze, no, że w takim razie jako punkt startowy, jako taką przesłankę większą, że traktuje, że no, po prostu myślenie i rzeczywistość, myślenie o rzeczywistości, rzeczywistość jakby myślana, rzeczywistość w intelekcie i rzeczywistość poza intelektem są jakoś ze sobą utożsamione. No ale z drugiej strony, przecież ja mogę na przykład pomyśleć o, dajmy na to, o jakimś rydwanie, który porusza się po wodzie, albo o człowieku, który lata, wznosi się ponad powierzchnię Ziemi. Mogę o tym pomyśleć, mogę stworzyć sobie taką koncepcję takiego właśnie rydwanu, czy takiego człowieka, a przecież wcale tego w rzeczywistości się nie dostrzega. Jaki z tego wniosek? No znowu sam wniosek jest fałszywy, chociaż sposób myślenia naprawdę bardzo sensowny, bo właśnie dostrzegł słabość wynikającą, pewien absurd wynikający z utożsamienia właśnie tych dwóch rzeczy, których ze sobą utożsamić nie można. Ale wniosek fałszywy, ponieważ uznał, że skoro nie da się jakoś utożsamiać, skoro to utożsamienie jest fałszywe, znaczy w całości jakby nie da się tego właśnie jakoś powiązać, tak, właśnie utożsamić, to w takim razie nie mają ze sobą nic wspólnego. Znaczy, że nie odpowiada myślenie o rzeczywistości tej rzeczywistości. Skoro nie ma jakby całkowitej tożsamości, to jakby z jednej skrajności popadł w drugą. Skoro nie ma utożsamienia, myślenia o bycie z istnieniem tego bytu, to w takim razie nie ma to wiele wspólnego i w takim razie ja nie mam żadnej gwarancji, że moje myśli będą odwzorowywały rzeczywistość. Czyli właśnie z jednej skrajności wszedł w drugą skrajność. Ale właśnie nie wiemy, na ile to jest na poważnie, na ile jest to pewna zabawa intelektualna. Ale znowu pokazuje nam to sposób myślenia tych ludzi. I trzeci ten lemat, strój lematu, trzecie stwierdzenie. Mianowicie, nawet gdyby dało się poznać. Po pierwsze, właśnie rzeczywistości ci nie ma, ale gdyby istniała, to by się nie dało poznać. A teraz nawet gdyby się dało poznać, to nie dałoby się o tym powiedzieć komuś. Nie dałoby się tej poznanej prawdy przekazać. No bo cóż z tego, że człowiek jest w stanie poznać prawdę, jeżeli nie jest w stanie nikogo
o tym fakcie poinformować. Nie może przekazać mu wyników własnego poznania. Bo takie poznanie niewiele znaczy w praktyce. I jak to argumentował? A tutaj już to jest takie dość sensowne stwierdzenie, tak? Że on nie jest już, jakby nie wymaga jakiegoś takiego bardzo dziwnego takiego, no właśnie takiego poziomie pewnych sofizmatów analizowania przesłanek, wprowadzania takich dziwnych wniosków. Tutaj już sprawa wygląda inaczej. Mianowicie argumentował w ten sposób, że poznanie zmysłowe powoduje, że no dajmy na to, widzę jakiś tam odcień niebieskiego koloru, ale w jaki sposób to ubrać w jakieś pojęcie, bo kolor niebieski będzie każdego człowieka rozumiany trochę inaczej. Mogę powiedzieć, że jakiś dźwięk jest wysoki czy niski, taki czy inny. Mogę moje zmysłowe doświadczenia ponazywać, ale to jest wszystko bardzo mało precyzyjne. Jak ja będę w stanie to przekazać komuś? Więc zasadniczo wydaje się, że no, po prostu no, nie mogę przekazać wyników własnego poznania. Oczywiście do pewnego stopnia to jest prawda, że nieprecyzyjnie chwytamy pojęciami rzeczywistość poznawaną zmysłowo, ale z drugiej strony jednak wiemy, że możemy na różne sposoby jakoś uściślać nasze poznanie. Tak? To jest, można powiedzieć, rzecz znana chociażby dla specjalistów, którzy zajmują się kwestią języka. Tak, czyli tym, w jaki sposób człowiek za pomocą różnych języków wyraża swoje myśli. Bo to jest problem bardzo ogólny. W jaki sposób obiektywizować nasze na przykład też uczucia. To wszystko, bo to nie chodzi tylko o poznanie zmysłowe, jak i bezpośrednie jakieś wrażenia, jakieś wyobrażenia, jak przekazywać, ale w jaki sposób na przykład nasze uczucia przekazywać komu. W jaki sposób też człowiek, czy przypadkiem nie ma tutaj jakiejś różnicy w definiowaniu pojęć. No co z tego, że potem operujemy pewnymi słowami, jeżeli one nie wiążą się z jakimś konkretnym pojęciem. Tak? Do pewnego stopnia to jest prawda, ale no znowu, jesteśmy w stanie jednak, chociaż z dużym wysiłkiem, przy dużym jakimś nakładzie sił i środków, możemy jednak udokładniać nasz sposób czy nazywania, czy również informowania innych o tym, co sami żeśmy zaobserwowali. Więc nie jest to aż tak bardzo absurdalne, jak pozostałe dwa, ale z drugiej strony jest to również no, pewnego rodzaju tylko jakiś zarzut, który wcale nie jest aż taki mocny. Skoro jednak, tak jak to uczniowie w szkole kiedyś powiedzieli, no to w takim razie to dlaczego on mówił o tym? Po co w ogóle w takim razie ten trójlemat, skoro nie może człowiek wyników własnych przemyśleń, nie może wyników własnego poznania, nie może przekazać innym, to po co on w ogóle o tym mówi, o tym trójlemacie? To zostawi dla siebie taką prawdę, skoro nie można jej przekazać. Tak? Czyli jakby widzimy, że łatwo dojść do pewnych sprzeczności, paradoksów w życiu. Tak? Inna rzecz, że to jest w ogóle bardzo charakterystyczna postawa dla wszelkiej maści filozofów idealistycznych, takich, którzy negują możliwość poznania przez człowieka rzeczywistości. Jakby skupiają się na tym, co człowiek, właśnie na zawartości intelektu. To właściwie będziemy kiedy indziej się o tym zajmować, bo to zasługuje na jakieś takie dużo bardziej dogłębną analizę, ale to jest bardzo charakterystyczne, że filozofowie idealistyczni są takimi tylko przy biurku. W momencie, kiedy wstają i próbują zamknąć okno, czy nigdy nie mylą się i nie zamykają drzwi zamiast okna na przykład. Tak? Nie mają takich praktycznych problemów. To wszystko jest tylko w kwestii, to tylko w obszarze pewnych jakichś abstrakcyjnych problemów pozostaje słuszne. Tak? A jeżeli chodzi o jakieś praktyczne czynności, to tutaj nigdy nie mają wątpliwości, w jaki sposób postępować. Tak? Więc są realistami w życiu, tylko wtedy, kiedy uprawiają filozofię, są idealistami. O tym Gilson pisał, będziemy też do tego potem nawiązywać w pewnym momencie, kiedy będziemy mówić o systemach idealistycznych dużo więcej. Więc jakby zasadniczym problemem filozofii na tym etapie jest jednak pewnego rodzaju problem braku odpowiedniej metody, która by pozwalała na wyjście poza właśnie ten obszar, który był badany, obszar
no, tego, co jest zmysłowe, obszar powiedzmy takiej rzeczywistości właśnie zmysłowej, zmiennej zasadniczo, tak? Z drugiej strony Parmenides przesadza w drugą stronę i traktuje rzeczywistość jako całkowicie niezmienną. Niewiele można wtedy o niej powiedzieć tak naprawdę, poza tym, że jest i że jest jedną i tam jeszcze kilka innych jakichś można podać cech albo próbować podać. Więc co jest tutaj potrzebne? Potrzeba jakoś takiego głębszego zanalizowania rzeczywistości. Tak? To jest zresztą w ogóle tak bardzo charakterystyczne, że żeby wznieść się ponad te skrajne rozwiązania, które są fałszywe w dużej mierze dlatego, że są zbyt szczegółowe, trzeba, bardzo często tak jest, żeby się wznieść ponad, to trzeba najpierw jakby drążyć w głąb. Trzeba najpierw znaleźć pewien fundament. Żeby stworzyć pewną syntezę, trzeba najpierw analizować jakby w głąb, czyli znaleźć pewien fundament. I to się udało zrobić, co ciekawe, nie w tym obszarze, do którego żeśmy przywykli, bo mówimy tutaj praktycznie cały czas od początku o filozofii przyrody, bo tak właśnie filozofia w tym pierwszym swoim okresie wyglądała. Ona się skupiała na szukaniu owego arche. Natomiast sofiści już, chociaż byli no, takimi, powiedzmy, raczej rewolucjonistami w dziedzinie filozofii, którzy podważali podstawy zdrowego rozsądku, ale z drugiej strony skierowali też uwagę ludzi bardziej na kwestie etyczne. Tak? No właśnie to rozumienie specyficzne, co prawda, ale rozumienie cnoty, czy to skupienie się na tematyce cnoty jest tutaj rzeczą bardzo istotną. I jeżeli chodzi o rozwiązanie tegoż właśnie kryzysu, dokonało się dzięki głębszej, takiej poważniejszej analizie skupionej na tematyce ludzkiego postępowania. I to się dokonało za sprawą Sokratesa. Sokratesa, który otwiera już jakby nowy rozdział filozofii, bo tak powszechnie mówi się o tym pierwszym okresie jako okresie filozofii przedsokratejskiej. Jakby Sokrates stanowi pewnego rodzaju no, taką cenzurę czasową, jest już jakby przedstawicielem jakby zupełnie nowego podejścia do nowego, takiego bardzo dojrzałego już podejścia do tematyki filozoficznej. Zasadniczo też problem z Sokratesem polega na tym, że nawet nazywa się, określa się to mianem kwestii sokratejskiej, że ponieważ on sam nie pisał, nie przedstawiał wyników swoich badań w postaci pism jakiegokolwiek rodzaju, wobec tego musimy odtwarzać jego oryginalne poglądy na bazie tego, co pisali o nim inni. Był oczywiście bardzo wpływową postacią, miał bardzo wielu uczniów i to uczniów też wybitnych, no, najwybitniejszym był Platon, ale musimy odtwarzać jego poglądy, co jest oczywiście kwestią dość trudną, kontrowersyjną, dlatego że no, wiadomo, w takiej sytuacji często obraz Sokratesa przedstawiony w zwierciadle poglądów chociażby Platona może być nieco zafałszowany. Bo faktycznie Platon czyni z Sokratesa bohatera w większości swoich dialogów. Znaczy, Sokrates występuje prawie we wszystkich, a w wielu jest tym zasadniczym, głównym bohaterem, to znaczy przedstawia poglądy Platona. I problem właśnie polega na tym, że do końca nie wiadomo, czy to, co Sokrates mówi to jako Sokrates, czy to mówi jako Platon, powiedzmy. Tak? Czy nie przedstawia przypadkiem poglądów samego Platona. Ale niezależnie od tego wiemy, że metoda dochodzenia do prawdy Sokratesa była rzeczywiście wyjątkowa, zupełnie inna niż sofistów. Sofiści byli takimi erudytami. Oni opierali się na monologach. Lubili po prostu bardzo długie, pięknie skomponowane wypowiedzi, w które wtrącali często cytaty od jakichś pisarzy, poetów, gdzie było pełno nawiązań do jakichś konkretnych ustaleń, nauk powiedzmy takich, no, nazwijmy to jakichś tam szczegółowych. Lubili chwalić się swoją wiedzą, lubili też stosować tego pewnego rodzaju kruczki intelektualne, no właśnie te sofizmaty,
Więc metoda, która no, raczej nie sprzyja takiej głębokiej formacji intelektualnej. Tak? Tutaj pod tym względem też dokonał się ogromny przewrót. U Sokratesa mamy do czynienia z dialogiem. Tak jak zresztą już wskazują na to nazwy dzieł Platona. To są właśnie dialogi. Dialogi, które są niczym innym jak pewnym takim stopniowym dochodzeniem do prawdy, ale w taki sposób, że czytelnik jest, czyli ten, który powiedzmy uczestniczył bezpośrednio, jeszcze bardziej, tak? Czytelnik już w jakimś stopniu, a jeszcze bardziej ten, który uczestniczył wraz z Sokratesem w tym dialogu, jest jakby zmuszany do zastanawiania się nad zagadnieniem. Jakby sam staje się po prostu jakby siłą taką sprawczą, tak? Tegoż dialogu i dochodzi dzięki wypowiedziom Sokratesa czy kogoś, kto w dialogach platońskich pełni taką funkcję, tak analogiczną do Sokratesa, sam jak dochodzi dzięki niemu do prawdy. To była zresztą metoda Sokratesa, taka ulubiona metoda zwana nieprzypadkowo położniczą. Metodą, która tak jak położnik ma za zadanie ułatwić poród, tak właśnie Sokrates rozumiał swoją rolę w dialogu, ma ułatwić dochodzenie do prawdy. Nie tyle ma dawać gotowe rozwiązania, bo to byłoby już rodzenie, tak? Czy dawanie komuś tego urodzonego dziecka, tylko ma ułatwiać urodzenie przez osobę, która... No ale właśnie, nie każda pisał Sokrates, znaczy nie pisał bezpośrednio, ale tak w usta Sokratesa to włożył Platon, że nie każdą osobę da się po prostu doprowadzić do prawdy w ten sposób. Bo nie każda dusza jest ciężarna prawdą. Musi być dusza ciężarna prawdą. Jeżeli nie jest, to jedyne, co może zrobić Sokrates, co mógł zrobić, to pokazać mu, że tak naprawdę niczego nie wie, nie rozumie, że jego wiedza jest wiedzą pozorną. Wiedza sofistów była często wiedzą pozorną, tak? Bo tam chodziło po prostu o te kwestie praktyczne, chodziło o to, żeby umieć sobie poradzić w życiu, żeby umieć przekonać kogoś na jakimś tam zebraniu ludowym, żeby być człowiekiem sukcesu. To człowiek sukcesu nie musi znać prawdy, wystarczy, że będzie umiał innych przekonać do jakiegoś tam takiego czy innego stanowiska. To jest najważniejsze. To jest ten pierwszy etap, który był zasadniczo właściwie zawsze stosowany, bo zanim się zacznie budować, zanim zacznie się wprowadzać człowieka w prawdę, czy jakoś pozwolić mu ją urodzić, najpierw trzeba wykorzenić te niewłaściwe, fałszywe przekonania. To był pierwszy etap, tak zwany etap elenktyczny, czy metoda elenktyczna, która polegała na zbijaniu zdania tego, powiedzmy, zastanego. Tak? Czyli jakby Sokrates na początku przyjmował zdanie przeciwnika, czy właśnie nie tyle przeciwnika, tylko właśnie tego człowieka, któremu chciał pomóc, z którym dyskutował, z którym prowadził dialog, więc przyjmował jego zdanie, ale następnie krok po kroku pokazywał mu, że to zdanie jest fałszywe, że ten pogląd jest po prostu absurdalny, jest sprzeczny sam w sobie albo sprzeczny z jakimiś tam znanymi, uznanymi faktami i że wobec tego należy go się pozbyć. I dopiero potem, kiedy właśnie dusza owego dialogującego z Sokratesem była właśnie ciężarna, była zdolna do poznania prawdy, można było jakoś naprowadzać na trop owej prawdy. I tak się rozpoczyna ten drugi etap, etap majeutyczny, etap inaczej położniczy, polegający na takim właśnie wprowadzaniu kogoś w proces, w którym on sam już zaczyna do prawdy dochodzić. I to jest metoda bardzo widoczna w dialogach platońskich, dlatego też te dialogi stały się tak istotnym czynnikiem właściwie formacji filozoficznej do tej pory na uniwersytetach obecnej, czy w ogóle jakby takim też kamieniem milowym w ogóle w rozwoju filozofii. Ale jakby to, co jest tutaj najważniejsze z naszego punktu widzenia, bo my przecież w tych wykładach my się tak naprawdę chcemy skupić na poznawaniu metafizyki świętego Tomasza, ale zanim do tego dojdziemy, musimy pewne takie fundamenty jakoś tam wcześniej położyć. Otóż z naszego punktu widzenia właśnie ważne jest to, że dzięki metodzie Sokratesa udało się
właśnie tak jakby zagłębiać się, znaleźć metodę pozwalającą na tworzenie tej syntezy różnych poglądów skrajnych, ale właśnie poprzez to zagłębianie się. A to zagłębianie polegało na tym, że próbujemy znaleźć jakieś ogólne pojęcia, ogólne jakieś podejście, to co to jest, czym jest coś samo w sobie, a nie tylko w jakimś konkretnym takim czy innym przypadku. Sofistom wystarczało wiedzieć, co jest cnotą w konkretnej sytuacji. To, co się będzie opłacało. A co się opłaci, no to w każdej sytuacji coś innego się opłaci. Natomiast tu Sokratesowi chodzi o to, żeby wiedzieć, jaka jest prawda na temat pewnej rzeczy. A żeby poznać prawdę, żeby poznać, co jest na przykład cnotą właśnie samą w sobie, a nie w danej konkretnej sytuacji, musimy zanalizować różne przypadki, różne sytuacje i określić to, co jest w tych sytuacjach zawsze dla cnoty, zawsze prawdziwe, zawsze takie samo, a co jest rzeczą, która jest niekonieczna. Czyli musimy określić to, co jest ogólne i konieczne, od tego, co jest szczegółowe i niekonieczne. W ten sposób zaczynamy dochodzić do tej ogólnej treści, do tego, co potem zostanie nazwane sednem, czy istotą rzeczy, czy pewną formą, czy u Platona ideą, tylko tam staje się to rzeczą jakby oddzieloną, treścią taką oddzieloną od rzeczy. U Sokratesa to są wszystko te sedna, te istoty, jakby nie zajmuje się tym, gdzie one się znajdują. Czy one są jakoś oddzielne, czy one są w rzeczy. Po prostu znajduje je i cieszy się, że może je znaleźć, bo w ten sposób może wyjść jakby ponad relatywizm owych sofistów. Że jakby pokonuje relatywizm poprzez znalezienie tego, co jest ogólne, tego, co jest konieczne. To znaczy, że pomimo całej zmienności rzeczywistości, tego, że ta rzeczywistość jest dynamiczna i zmienna, tego, że w różnych okolicznościach jest też bardzo różna, to jednak okazuje się, że są rzeczy jakoś zawsze stałe i jakoś zawsze ogólne i konieczne, które takie po prostu muszą być, nie mogą być inne. To znaczy, że możemy dojść naszym umysłem możemy przeniknąć po prostu, tak? Jakby przez barierę tej rzeczywistości zmysłowej i poznawać coś, co jest ogólne. Tyle tylko, że u Sokratesa raczej na pewno chodziło tylko i wyłącznie o tematykę etyczną. To znaczy nie wytworzył takiej refleksji na poziomie takim bardzo ogólnym, jakby ograniczył go tylko do tego najbardziej tego takiego wąskiego jakby obszaru, tak? Tego, w którym w ogóle ta metoda się narodziła, bo on się zajmował etyką. Bo on uważał, tak samo jak sofiści, pod tym względem Sokrates był do sofistów bardzo podobny, że filozofia przyrody jest niemożliwa, że filozofia przyrody nie daje żadnych konkretnych rozwiązań, to znaczy konkretne daje, tylko że ze sobą sprzeczne, wobec tego nic tak naprawdę nie możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o filozofię przyrody. Bo możemy zaraz podać kilka argumentów przeciwko każdemu argumentowi, możemy podać przynajmniej jakiś jeden kontrargument i w ten sposób zbijający ten argument, w ten sposób do niczego nigdy nie dojdziemy. Ale możemy w dziedzinie etycznej coś powiedzieć. Możemy powiedzieć, czym jest cnota. Teraz bardzo interesującą jest rzeczą, w jaki sposób Sokrates cnotę zdefiniował. Dla sofistów cnota jest po prostu kwestią praktyki, kwestią użyteczności. Cnotą jest to, co jest użyteczne, to, co przynosi korzyść. A jak rozumie cnotę Sokrates? Otóż Sokrates rozumie cnotę jako pewnego rodzaju wiedzę o tym, co jest dobre. Człowiek, który wie, co jest dobre, który posiada odpowiednią wiedzę, którego intelekt jest po prostu odpowiednio ustosunkowany wobec rzeczywistości, taki człowiek jest człowiekiem naprawdę dobrym. Taki człowiek jest naprawdę człowiekiem cnotliwym i sprawiedliwym. Cnota jest sprowadzona do intelektu, do odpowiedniego poznania rzeczywistości. Innymi słowy, jeżeli człowiek nie zna, nie wie, wobec tego tylko wtedy może po prostu popełniać jakieś błędy. Tylko wtedy może być niegodziwym, tylko wtedy może być, powiedzmy, grzesznym, chociaż to nie chodzi o grzech, ale pewną niedoskonałość moralną, może być niedoskonały moralnie tylko wtedy, kiedy faktycznie nie zna prawdy. Znajomość prawdy jest faktycznie cnotą. Tak? Każdy zbrodniarz to jest przede wszystkim ktoś, kto nie wie, co jest dobre, nie zna prawdy. I oczywiście podkreśla się bardzo mocno, że ta opinia, ta hipoteza, powiedzmy tak, to zdanie Sokratesa jest
bardzo błędne, no bo przecież dobrze wiemy, że musimy jednak rozwijać również naszą wolę, również nasze uczucia, że bez odpowiednio nastawionej woli możemy wiedzieć, co jest dobre i wcale tego nie wybierać. Tak? No, tak nam przecież dyktuje doświadczenie życiowe. Dobrze wiemy, co należy robić, a często tego nie robimy, ponieważ jest to trudne, jest to ciężkie, jest to wymagające, jest to bolesne, jest to jakoś nieopłacalne i tego nie robimy, chociaż wiemy, że powinniśmy to robić. I też o tym mówi przecież Pismo Święte. Święty Paweł w listach o tym przecież pisze, że są takie dwa, takie można powiedzieć, zakony. Tak? Że co innego mówi rozum, a co innego mówi, czy dusza powiedzmy, tak, i co innego mówi ciało, które toczy walkę z duszą i właściwie cały czas trzeba jakoś umartwiać, cały czas trzeba starać się panować nad instynktami, które chcą no właśnie zagłuszyć ten głos rozumu, oświeconego wiarą. To jest oczywiście prawda, że bez odpowiedniego ustawienia naszej woli, bez odpowiedniego też wyrobienia tych spraw, powiedzmy, uczuciowych, czyli cnót, które doskonalą cnoty, bez cnoty umiarkowania i cnoty męstwa, nie można mówić o cnocie jako takiej. To jest wszystko prawda. Ale z drugiej strony jednak jakby przewaga właśnie intelektu w życiu, powiedzmy, takim duchowym, moralnym, jest sprawą, która całkiem dobrze, nie można tak bardzo przesadzać, bo wola jest też bardzo ważna, ale jest jednak czymś w dużej mierze zgodnym właśnie ze świętym Tomaszem, z nauką świętego Tomasza. Dlaczego? Dlatego, że warto po pierwsze zauważyć, że gdyby bardzo tak absolutnie rozumieć tą wiedzę, to zrozumienie dla tego, co jest dobrem, znajomość rzeczywistości, to faktycznie w takiej sytuacji znajdują się dusze, które oglądają Boga, które znajdują się w niebie. Dla nich grzech jest niemożliwy, dla nich niemożliwe jest odejście od Boga. Dlaczego? Tak święty Tomasz naucza. Dlaczego nie mogą dusze, które znajdują się w niebie teraz, tak, czy aniołowie, to ze względu na swoją też naturę taką czysto duchową, to też się stąd bierze, że już po dokonaniu pewnego wyboru już na zawsze są ustalone te ich wybory. I w przypadku człowieka właśnie duszy oddzielonej od ciała jest tak samo, ale jest jeszcze jeden bardzo istotny powód. Mianowicie taki, że kiedy się widzi Boga taki, jaki On jest sam w sobie, to już nie ma żadnego powodu racjonalnego, żeby można było wybrać coś innego. Po prostu jakby, ponieważ Bóg jest pełnią bytu, a człowiek jednak szuka, jakby, i to jest ponad wolnością, jest jego szczęście. Szuka szczęścia i to poszukiwanie szczęścia, to dążenie do szczęścia jest ponad wolnością. Znaczy po prostu nie możemy nie chcieć własnego szczęścia. Nie możemy tego nie chcieć. Możemy tylko je rozumieć bardzo fałszywie. Wobec tego, jeżeli człowiek wybiera grzech, to nie wybiera dlatego, wybiera coś, co jest grzeszne, co jest niemoralne, powiedzmy niedoskonałe moralnie, żeby tutaj nie używać takich bardzo religijnych sformułowań, ale jeżeli wybiera coś, co jest faktycznie właśnie niedoskonałością moralną, to nie robi to dlatego, że nie chce być szczęśliwy, tylko dlatego, że myśli, że szczęście osiągnie w ten sposób. A dlaczego tak myśli? No bo nie poznał dokładnie prawdy. Tylko, że jest to dokładne poznanie prawdy jest tożsame z widzeniem Boga twarzą w twarz, czyli z byciem przy samym Bogu. I to jest tylko przywilej tylko i wyłącznie świętych w niebie, aniołów, tych, którzy już oglądają Boga. Oni nie widzą żadnego powodu, dla którego mogliby Boga opuścić. Dlatego dla nich grzech jest po prostu czymś jakby zupełnie niemożliwym. Jest absurdalnym, niemożliwym zupełnie, całkowicie. Nie ma jakiegokolwiek powodu, żeby mogli wybrać coś innego. Więc widzimy, że tutaj pewnego rodzaju intuicja w tym tak zwanym intelektualizmie etycznym, bo to się tak nazywa, intelektualizm etyczny, przekonanie, że ten sokratejski, przekonanie, że aby czynić dobro, wystarczy po prostu znać, wystarczy je po prostu poznać. Tak? Jest to jakieś uproszczenie, ale uproszczenie, które jednak ma coś w sobie z prawdy, odpowiada w jakimś stopniu prawdzie. Natomiast faktem jest, że u świętego Tomasza oczywiście jest też rola woli
dość taka mocna, bo to od woli zależy, czy ten ostateczny cel będzie no właśnie tu, czy będzie gdzie indziej. To wola ustala jakby to takie odniesienie do ostatecznego celu. I potem, kiedy już to odniesienie do tego ostatecznego celu jest wybrane, to jest kwestia cnoty roztropności, jakie środki zostaną wybrane do tego, aby ten cel osiągnąć. I znowu roztropność jest taką właśnie cnotą, bo jest pewną taką praktyczną mądrością, powiedzmy, tak? Roztropność od słowa, po polsku to słowo możemy sprowadzić się do etymologię do słowa trop, tak? Czyli jakby roztropność to jest taka umiejętność odnajdywania pewnych tropów, odnajdywania pewnych dróg prowadzących do celu. Z pewną praktyczną mądrością, jest cnotą, która jest cnotą również intelektualną. Intelektu praktycznego, który zajmuje się właśnie działaniem. No i jest cnotą, jak pisze święty Tomasz, właściwie dla człowieka najważniejszą. Nie jest najdoskonalszą cnotą, bo tą największą oczywiście na tym poziomie już tym nadprzyrodzonym to jest oczywiście miłość. Na poziomie cnót naturalnych to też to nie jest takie bardzo proste, bo też idąc wzorem Arystotelesa, Tomasz będzie tym cnotom intelektualnym, będzie je traktował jako jakoś ważniejsze, wznioślejsze i tam cnota mądrości jest, cnota intelektu spekulatywnego, właśnie mądrość, żeśmy już o tym dużo mówili na tych wcześniejszych wykładach, o tych takich przedziwnych, bardzo subtelnych i głębokich zależnościach pomiędzy cnotą mądrości, darem Ducha Świętego, który nazywa się mądrością, ale z drugiej strony te cnoty intelektualne, tego intelektu spekulatywnego, czyli mądrość, czyli wiedza, inteligencja, one jednak, bo tak z jednej strony one są jakoś wyższe, ale z drugiej strony w mniejszym stopniu spełniają definicję cnoty. Dlaczego? Dlatego, że one udoskonalają sam tylko umysł, że one nie czynią doskonałym całego człowieka. Cnoty moralne czynią człowieka doskonałym jakby w całości. Ale pośród tych cnót moralnych najwyższą jest właśnie roztropność. Poniżej znajduje się sprawiedliwość, potem swoje umiarkowanie, czyli roztropność jest taką ciekawą cnotą, bo ona z jednej strony jest cnotą intelektualną, tylko że intelektu praktycznego, nastawionego na działanie, z drugiej strony jest jednak cnotą moralną, bo jest jakby wpisana w ten jakby ciąg dochodzenia do tego dobra, które jest już dobrem całego człowieka, ale nie ustala tego odniesienia do tego ostatecznego celu, bo zajmuje się tylko środkami. Ale jednak jakby taką centralną rolę tutaj pełni, tak? A jest cnotą, no właśnie cnotą jakoś intelektualną, tylko że intelektu praktycznego, więc też trochę odpowiada tej właśnie wiedzy, mądrości, o której mówi Sokrates. Trochę też można tutaj jakoś odnieść, tak? Jakaś analogia jest. Także ta wiodąca rola roztropności no też ma jakieś, powiedzmy, bardzo nieprecyzyjne, ale jednak jakieś odniesienie swoje znajduje w nauce Sokratesa. Czyli widać, że te intuicje sokratejskie nie były takie wcale złe, chociaż one oczywiście bardzo upraszczają rzeczywistość i też oczywiście powodują pewne też no, trudności, tak? Jakieś prowadzą do pewnych absurdów, do pewnych sprzeczności, bo jednak ta wizja jest zbyt uproszczona. Ale jakby z naszej perspektywy najważniejsze jest zrozumieć, że Sokratesowi zawdzięczamy coś, co potem jakby rozwinął bardzo Platon, a coś, co nazywa się drugim żeglowaniem. O tym będziemy mówić właśnie przy omawianiu Platona, ale chodzi po prostu o umiejętność jakby wyjścia ponad to, co jest konkretne, co jest jakby zmienne od przypadku do przypadku, co jest niekonieczne, co powoduje, że się jakby zaczynamy zatracać, tak, wzorem filozofów przyrody, jakby w tych tylko przejawach różnych jakiegoś tego zmiennego świata. Nie docieramy do tego, co jest u podstaw rzeczywistości, a co u Heraklita jest najbardziej widoczne. A więc możemy przeniknąć rzeczywistość, ale jednocześnie jakby badając umysłem nie zatrzymujemy się na tym, co jest najbardziej podstawowe, tak jak u Parmenidesa, że zatrzymał się na tych najbardziej pierwotnych, podstawowych, fundamentalnych zasadach intelektu. W zasadzie tożsamości, w zasadzie niesprzeczności, bo to odkrył, tak? Ale już dalej nie był w stanie dojść. Natomiast to drugie żeglowanie, które jest zasadniczo oczywiście dziełem Platona, polegające na właśnie wejściu w obszar badań intelektualnych, na dojściu do tego, co jest istotą rzeczy, jakby podanie definicji rzeczy, podanie tego, co jest istotą rzeczywistości, konkretnych rzeczy,
to już jakoś ten zalążek, taki naprawdę zdecydowany zalążek, taki można mieć, taki pewien prototyp takiego drugiego żeglowania już widzimy u Sokratesa. Tylko że ograniczone przede wszystkim do obszaru etycznego. Po drugie, no nie wiemy na ile dokładnie, jak te poglądy się przedstawiały, bo mamy tutaj oczywiście pewien problem zwany właśnie tą kwestią sokratejską. Czyli musimy posługiwać się źródłami, które nie do końca potrafią nam wskazać poglądy samego Sokratesa, ponieważ są jakoś zniekształcone przez to, skąd one się wywodzą. Sam Arystoteles tak właśnie pisze o Sokratesie bardzo niewiele, ale pisze, że jemu możemy zawdzięczać właśnie podanie definicji rzeczy, tak? Czyli właśnie odkrywanie definicji rzeczy. Tylko tyle, że z drugiej strony poglądy Arystotelesa w tej dziedzinie są jakoś powiedzmy podejrzane, dlatego że on nie znał bezpośrednio Sokratesa i też oczywiście mógł mieć pewne jakieś tam powody, żeby przypisywać więcej niż faktycznie Sokrates osiągnął. Nie wiemy na ile, w jakim obszarze i jak bardzo były rozwinięte te próby definiowania. Arystoteles nawet pisze, że indukcję, metodę indukcyjną, tak? Czyli metodę, w którą dochodzi się do jakiejś, poprzez analizowanie konkretnych przypadków, dochodzi się do jakiejś takiej ogólnej jakiejś tezy, że to też należy przypisać Sokratesowi. W jakimś tam sensie pewnie tak, ale raczej się uważa, że to jest już późniejszy wynalazek, nie? Jeszcze nie Sokratesa. Więc właśnie przede wszystkim ta metoda dochodzenia do rzeczywistości jakby samej w sobie, to jest to wielkie osiągnięcie i to jednocześnie jest nic innego jak właśnie sposób przezwyciężenia relatywizmu. Tak? Bo dlaczego wydawało się sofistom, że nie tylko im, tam powiedzmy, no, taka tendencja wtedy była dość trudna do uniknięcia właściwie. Dlaczego się wydawało, że faktycznie rzeczywistość jest po prostu jakby no taka niejednoznaczna, że prawdę się wybiera samemu, a nie odkrywa, tylko raczej wybiera, ponieważ nie dawało się właśnie patrząc z tych różnych punktów widzenia, nie dawało się tworzyć pewnej syntezy. A dlatego się nie dawało tworzyć syntezy, ponieważ nie umiano spojrzeć na to z perspektywy głębszej. Właśnie nie umiano dokonać pewnej takiej głębszej analizy rzeczywistości. Tak? I to doprowadzało do takiego spojrzenia bardzo powierzchownego i w tym samym do trudności z jakimś ujednoznacznieniem. Tak? Sokratesowi zawdzięczamy tak naprawdę bardzo wiele. Zresztą bezpośrednim uczniem jest Platon Sokratesa i bezpośrednim uczniem Platona jest Arystoteles, czyli te postacie akurat, którym najwięcej zawdzięczamy w ogóle, jeżeli chodzi o filozofię. Tak? Bo wraz z Sokratesem rozpoczyna się nowy etap w ogóle w dziedzinie rozwoju refleksji filozoficznej. Właśnie. Mimo tego, że nie zajmował się Sokrates w ogóle metafizyką, ontologią, a tylko zagadnieniami etycznymi, to jednak to, co odkrył, kazało się być niezwykle istotne. I ostatnie jeszcze takie osiągnięcie Sokratesa, też właśnie no znowu trzeba pamiętać o tej kwestii sokratejskiej, że do końca nie jesteśmy w stanie określić, czego naprawdę nauczał, ale jeszcze jest kwestia rozumienia duszy. Bo dusza, jak pamiętamy, była kojarzona przede wszystkim z pewną zasadą ruchu, z pewnym takim motorem, który nie tylko należy przypisywać ludziom, czy tam zwierzętom, roślinom, ale też i na przykład magnesowi. Tak? Magnes porusza, wobec tego ma duszę. Wszystko, co się rusza, jest związane z duszą jako pewnym motorem. To zresztą na bazie tego też i późniejsi filozofowie, jeszcze dużo późniejsi, to i u Platona będzie, czy u Arystotelesa będzie dusza świata, która jest związana jakby z ruchami, z ruchem po prostu występującym tutaj na Ziemi. Tak? Jest dusza świata, która tym wszystkim kieruje. Dusze są związane też z ciałami niebieskimi, bo one też muszą jakoś tam kierować tymi ruchem tych ciał niebieskich, więc jakby pojęcie duszy jako czynnika poruszającego to jeszcze wiele, wiele lat później, jeszcze tak wiele wieków jeszcze po Sokratesie, ale on jednak dokonał tutaj pewnej syntezy tego właśnie takiego powiedzmy przyrodniczego, pierwotnego rozumienia duszy jako pewnego czynnika napędzającego, pewnego motoru, syntezy tego poglądu z poglądem
takim właśnie wziętym z pewnego ruchu, czy z, no tak można to nazwać, wziętym od orfików. To byli orficy, nie wiem, czy nie jestem końca pewien, czy żeśmy już mówili o orfikach, a jest to bardzo istotny element potrzebny do tego, żeby też zrozumieć Platona. Otóż poza filozofią, poza mitologią jeszcze były oczywiście inne jakby czynniki, które oddziaływały na umysłowość Greków, też na ich powiedzmy praktyki religijne. Orficy, cóż to takiego było? Orficy to dla nas jest istotne to, że była to po prostu pewna, nazwijmy to religia, która sprowadzała się do pewnych oczyszczeń, które miały za zadanie duszę jakby wyzwolić z pewnego ciągu w ciele. Orficy wierzyli, że człowiek jest faktycznie duszą o jakiejś boskiej naturze. Jest jakąś boską iskrą, która za karę została zrzucona z nieba na ziemię i za karę musi teraz w ciele przebywać. Ciało jest wobec tego pewnego rodzaju więzieniem czy grobem dla duszy. Tutaj będziemy też widzieli bardzo dużo podobieństw z poglądem Platona na temat człowieka. Człowiek jest rozumiany jako dusza, która jest właściwie jakby boskiej natury, która musi za karę tutaj przebywać i trzeba się jakoś wyzwolić z takiego ciągu w ciele, które następują jedno po drugim. I teraz na czym polega tutaj ta różnica między tą koncepcją duszy, a tą powiedzmy tą czystą taką naturalistyczną, jako pewnym motorem napędowym? No bo motor napędowy może przecież umierać w momencie, kiedy nie ma już czego poruszać. Jeżeli ginie ciało, to i ten motor napędowy zdaje się, że ginie. Tak zresztą faktycznie jest z duszami roślinnymi czy duszami zwierzęcymi u świętego Tomasza. Rośliny i zwierzęta u świętego Tomasza też posiadają duszę, ale dusze, które są tylko jakby pewnymi czynnikami, nie tylko zresztą poruszającymi. One są formami, one są czymś więcej, będziemy o tym mówić, bo to jest dużo głębsze niż tylko rozumienie jako pewnego motoru napędowego, ale one faktycznie giną wraz ze śmiercią rośliny czy zwierzęcia. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka, trochę też pod wpływem właśnie tych orfików u Sokratesa zaczyna się pojawiać przekonanie, nie do końca, to nie jest właśnie takie też łatwe, co on do końca wierzył, czy nie przypisujemy tu bardziej poglądów platońskich samemu Sokratesowi, a Platon był pod mocnym wpływem orfików. Ale zdaje się, że trochę też i pod wpływem orfików, czyli jakby w przypadku jakby tej inspiracji orfickiej, no dusza zaczyna już być rozumiana jako jakaś taka no, substancja no, nieśmiertelna, no, niezniszczalna w każdym razie, taka, która przynajmniej no, nie ginie, nie umiera w momencie, kiedy ginie człowiek. Natomiast u Sokratesa jakby ten aspekt jeszcze się jakby trzeci pojawia, tak, który można powiedzieć jest jakimś też połączeniem tamtych dwóch, albo można to spojrzeć jako na pewną nową taką, pewną nowość tutaj dostrzec. Dusza jako podmiot działań rozumnych, czego nie było tak bardzo. Ani tym czynnikiem, do pewnego stopnia przy rozumieniu duszy jako czynnik poruszający, no można jakoś tam próbować tutaj jakoś tą rozumność wprowadzać, bo przecież najpierw człowiek musi rozumem coś pojąć, żeby się do jakiegoś działania jakoś tam przyłożyć. Wobec tego można by jakoś wyprowadzić, ale jednak rozumność powoduje, że człowiek, rozumność właśnie pozwala mu na wyjście ponad to, co jest konkretne i szczegółowe. Pozwala rozumność ująć to, co jest ogólne, a wobec tego przekraczające granice czasu i przestrzeni. I w takim razie to by wskazywało, że rozumność ma coś wspólnego właśnie z tą nieśmiertelnością. Że jeżeli rozum jest w stanie nas wyprowadzić poza granice czasu i przestrzeni, to w takim razie nie może od tego, co materialne, zależeć jego istnienie, czyli że będzie w takim razie czymś nieśmiertelnym duszę. I trochę już u Sokratesa też widać taki trochę sposób myślenia w tym kierunku idący. I to będzie bardzo mocne u Platona, bo dowód na nieśmiertelność duszy, jeden z dowodów platońskich, będzie do tego się sprowadzał, że dusza jest nieśmiertelna, ponieważ rozum jest w stanie poznać, ponieważ dusza jest w stanie poznać to, co wykracza poza przestrzeń i czas, potrafi poznać to, co jest ogólne, wobec tego musi być rzeczywiście czymś nieśmiertelnym.
nie może umierać. I to samo też potem przejmie również święty Tomasz. To również u świętego Tomasza argument przeciwko, taki filozoficzny właściwie powiedzmy dowód na nieśmiertelność duszy, do tego się sprowadza. To nie jest tylko kwestia pewnego objawienia, ale również i na poziomie filozoficznym możemy być przekonani o nieśmiertelności duszy właśnie w pierwszej kolejności ze względu na to, że dusza jest w stanie wyjść ponad to, co jest czasowo i przestrzennie ograniczone. Tak więc tyle mniej więcej możemy. To jest bardzo skrótowo i to takie najważniejsze rzeczy, tylko z naszego punktu widzenia. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma.